minioną sobotę w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej odbyła się debata pod hasłem Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, szanse i zagrożenia. Organizatorem debaty było Regionalne Centrum Badań nad Bezpieczeństwem oraz Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Partnerem została Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej. Zapytaliśmy bielszczan, czy czują się bezpieczni i czy wiedzą, kto odpowiada za nasze bezpieczeństwo. My jesteśmy z Regionalnej TV i chciałyśmy się zapytać, czy czują się panowie bezpiecznie? Względnie tak, oczywiście. Zależy. Jak jestem na chodniku, to się bezpiecznie czuję. Samochodem jadąc to różnie się czujemy. No Bielsko, jeżeli mogę powiedzieć, to jest bezpieczne miasto. Naprawdę. Względem tych innych miast, to co się słyszy, to jest bezpieczne, naprawdę. Nie odczułam jeszcze jakiegoś strachu, żebym się bała. Wieczorem może tak, ale tak to nie. Czy czuje się pan bezpiecznie? Ja tak. Tak? Tak. Ja nie ma. Wie pani dlaczego? O co tu chodzi? Chodzi o to, że ja po prostu nie ma z nikim zatargów. Jak ktoś ma z kimś jakieś zatargi, to się czuje różnie, nie? Ja nie mam z nikim zatargów. Dobrze. Wszystkimi sąsiadami w zgodzie, że jest z ludźmi też. Z wami też dobrze. No, no i o co chodzi? Jak myśli pani, kto odpowiada za to bezpieczeństwo? Ogólnie w Polsce, w Bielsku? Kto odpowiada? Przede wszystkim służby, prawda? Mhm. Które mamy. Policja, Straż Miejska. No i my sami powinniśmy myśleć troszkę o swoim bezpieczeństwie i o bezpieczeństwie innych. Ostatnia wypowiedź trafia w sedno sprawy. Powróćmy więc do sobotniej debaty, której uczestnikami byli przedstawiciele środowiska akademickiego, władz samorządowych i policji. Debatę prowadził doktor habilitowany Bernard Wiśniewski, związany z Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Administracji, równocześnie przewodniczący Regionalnego Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Czy opinia eksperta pokrywa się z tym, co na temat bezpieczeństwa myślą uczestnicy sądy? Wszystkie instytucje państwowe, zarówno administracja rządowa, jak i samorządowa, ale również uczelnie, wszystkie podmioty państwowe realizują służebną rolę wobec społeczeństwa. Ta służebna rola wynika z ich właściwości, z kompetencji. Jedni troszczą się o bezpieczeństwo w sposób bezpośredni, pełniąc służbę. To policjanci, to strażnicy graniczni, którzy realizują również zadania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. To również krajowy system ratowniczo-gaśniczy złożony przede wszystkim z podmiotów społecznych, oparty na zasadach ludzkiej dobrej woli, ale to również uczelnie i szkoły. Komendę Miejską Policji w debacie reprezentowali zastępca komendanta miejskiego policji nadkomisarz Jarosław Kwaśny oraz naczelnik Wydziału Prewencji podinspektor Mariusz Kuliński. Jak na problem bezpieczeństwa patrzą ci, którzy za to bezpieczeństwo odpowiadają bezpośrednio. Przede wszystkim policja odpowiada za stan bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i co ciekawe, wszyscy jesteśmy bardzo silnie świadomi tej naszej odpowiedzialności, tej roli. Zresztą na bieżąco w codziennej służbie nasi przełożeni rozliczają nas praktycznie za każde przestępstwo, do którego dochodzi na terenie naszego miasta. Warto również przy okazji zwrócić uwagę na fakt, że nie uważamy, iż jesteśmy wszechwiedzący w obszarze bezpieczeństwa, stąd między innymi pomysł tej debaty. To nie jest tak, że tylko my mamy mówić o tym, jak poważna, jak odpowiedzialna jest nasza służba, ale myślę, mam takie przekonanie, że naszym obowiązkiem jest również słuchać, jak państwo, jak mieszkańcy naszej miejscowości oceniają poziom bezpieczeństwa i jakie problemy, jakie sytuacje powodują, że to poczucie bezpieczeństwa jest mniejsze. Nie ukrywajmy, że na nasze bezpieczeństwo ma także wpływ to, co dzieje się w Europie. Dzisiaj ruch bezwizowy powoduje, iż razem z pewnymi dobrymi tendencjami w obszarze bezpieczeństwa przenikają również to, co grozi, co godzi w bezpieczeństwo publiczne. Dane, którymi dysponujemy, nie wskazują na to, żeby poziom bezpieczeństwa gwałtownie się obniżył w związku z otwarciem granic, w związku z wejściem Polski do strefy Schengen, z tym, że mimo braku takich jednoznacznych danych statystycznych, które mogłyby alarmować, to musimy stwierdzić, że spotykamy się z problemami, których wcześniej nie było. Naszych przestępców znamy. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z serią określonych zdarzeń, jednego rodzaju zdarzeń przestępczych, typujemy swoich sprawców, często bardzo trafnie, oni są zatrzymywani. W przypadku przestępców z zagranicy, dopiero ich się uczymy. To jest po prostu inna rzeczywistość. Sam częstokroć korzystam ze swobody przemieszczania się w strefie Schengen i mimo, że to policja
płaci pewien koszt związany z taką swobodą. Jako policjant, jako obywatel Unii Europejskiej jestem gotów taki koszt ponosić. Wśród gości byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W debacie uczestniczyli też studenci kierunku administracja oraz mieszkańcy naszego regionu. Celem debaty było wskazanie czynników, które wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, a jednym z nich jest niewątpliwie zaufanie społeczne do organów ścigania. Jednym z wniosków wypływających z rozmów było uświadomienie, jak znaczący i decydujący wpływ na poziom bezpieczeństwa może mieć zwykły przechodzień. W tej chwili spotykamy się coraz częściej z informacjami przekazywanymi nam o tym, co złego dzieje się na terenie naszej miejscowości i częstokroć właśnie takie zaufanie jest kluczem do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Konkludując, podkreślono, że nie uda się w efektywny sposób doprowadzić do stanu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej bez aktywnego wsparcia społeczeństwa. Czym innym jest poczucie bezpieczeństwa, a czym innym jest rzeczywisty stan bezpieczeństwa. Kto odpowiada za nie, to truizm, co powiem, ale absolutnie my wszyscy. Żadna instytucja zdana wyłącznie na własne siły, bez pomocy ogromnego potencjału, jakim państwo dysponuje, a więc społeczeństwa, nie będzie skuteczna.